Bądź mno, Brian level 15. Tak, kurwa, Brian. Twoi starzy to jedna patola. Skrzywdzili cię już na początku twojego żywota, dając ci takie imię. Twój stary to Seba. Twoja matka, jak już się pewnie domyślacie, wabi się Karyna. Masz hipotezę, że Sebix tak naprawdę nie jest twoim ojcem, bo twoja matka się kurwi na prawo i lewo. Nawet nie wiecie, jak to jest przejebane mieszkać z takimi cymbałami pod jednym dachem. W głowie mają tylko jedno. Seba piwko z ziomeczkami, fajeczka, posłuchać jakichś prawilnych rapsów, napisać gdzieś JP na ścianie. Jest spełniony. Karyna opierali komuś gałę na mieście, zwyzywa jakąś normalną kobietę od kurew i więcej jej też nie trzeba. Tylko ty jesteś w miarę normalny. Masz perspektywy, chcesz się uczyć, rozwijać, znaleźć kiedyś dobrą pracę, żonę, ale starzy ci w tym nie pomagają. Kurwa, żeby tylko nie pomagali, to byłoby zajebiście. Oni kurwa przeszkadzają. Raz dostałeś 5 z matmy, to w domu w pierdol dostałeś od starego, bo piątki tylko cioty i kujony dostają. Potem kazał ci iść to poprawić na max 3. Matka wyzywała cię wtedy od lamusów, stąd twoja średnia 2,5. Z palcem w dupie mogłeś mieć 4,5. Ale nie kurwa, bo ci starzy zabraniają. Ziopiule PNG. Kiedyś poznałeś taką ładną dziewczynę, Kasię 9 na 10, rok starsza, zadbana, grzeczna, nie pije, nie pali, dobrze się uczy, trenuje w szkolnej drużynie siatkówkę. No ideał. Zaczęliście się spotykać, a po jakimś czasie byliście razem. Ukrywałeś ją przed starymi, bo wiedziałeś, że kazaliby ci z nią zerwać, bo nie jest z patoli. Pewnego dnia wracałeś z nią ze szkoły z skrótem między blokami. Po drodze spotkaliście twojego starego, jak akurat skrajał jakiegoś frajera z komórki. Kasia, gdy go zobaczyła, chciała uciekać. Nie dziwota, wtedy Siebix cię dostrzegł i z oddali zaczął drzeć mordę. Siema, mody! Płynie nas ta moda krew, wiesz dobrze, kto przejmuje tu ster? Wtem podbiegł do was i pyta. E, kurwa, Brian, a kto to kurwa jest? Tato, to Kasia, moja dziewczyna. Co? Ty masz dziewczynę, zaraz ją sprawdzimy. Poszedł do Kasi, przyłożył swoje czoło do jej czoła, jakby chciał jej wpierdolić i mówi do niej. Powiedz jej, frajera, co się na psach gębę otwiera. Jako że Kasia była kulturalna, to nie chciała tego zrobić. Stary jej naubliżał, powiedział, że pewnie jest z policji, skroił ją z komórki i kazał ci z nią zerwać. Następnego dnia poszedłeś do niej, żeby ją przeprosić. Powiedziała jej, że wasz związek nie ma szans. Nie dlatego, że twój stary ją zwyzywał i skroił. Oświadczyła ci, że nie może się spotykać z facetem, którego ojciec słucha z buka. Miesiąc później twój stary zaprosił do domu Jessicę, córkę łysego z osiedla. Na gruba locha, potwór 2 na 2, postanowił cię z nią swatać, bo Jessica to prawilna dziewczyna, dobra mordeczka, jej policję i nosi dumnie 3 pasy na swym dresiku. Tak ci powiedział, a tak naprawdę chciał się jakoś wkupić do paczki łysego, oddając swojego syna na pożarcie jego grubej córze, tłustej losze. To było już dla ciebie za wiele. Postanowiłeś uwolnić się w końcu od tej patoli. Wyskoczyłeś z okna na drugim piętrze, złamałeś sobie nogę, nabiłeś parę siniaków, potem poprzypalałeś się papierosami i poszedłeś na policję donieść, że starzy to patola i cię biją. Parę dni później rozprawa w sądzie, trafiasz do domu dziecka, Phil's Goodman BMP. Twój stary po jakimś czasie się dowiaduje, że to ty go sprzedałeś na psach. Wypisuje do ciebie SMS-y w stylu: zawiśnie w lesie każdy, kto doniesie. Jebany patus.